Cześć wszystkim! Znowu Pony 7? Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Tak, znajdujemy się gdzieś indziej. Znajdujemy się w twierdzy Tygla w Zatoce Buntu. Ja już tutaj się znajduje Kowal, za którym chwilę porozmawiamy. Okej, dobra. Ogarnąłem drużynę. Wziąłem młodszycę z powrotem do drużyny. Zrobiłem mały porządek w przedmiotach. Troszkę pożonglowałem różnymi pierścieniami i tak dalej. Na przykład paladynowi dałem kapokę, która daje plus 3 do stanowczości. Natomiast zabrałem mu tą kapokę, która daje plus 3 do percepcji. Czy on ma jakieś bonusy do percepcji obecnie? Tak. Plus 1 z jakiegoś przedmiociku i plus 3. Stwierdziłem, że mech. Mniejsza percepcja, stanowczość. Fajniejsze opcje dialogowe pozwala. No, poza tym pożeglowałem różnymi pierścionkami i tak dalej, ale na tym się już nie będę za bardzo rozwodził. Dobra, pogadajmy z tym panem, Dunstan. Pokaż mu fragment ostrza bezkresnych ścieżek. Znalazłem wszystkie fragmenty tego pradawnego miecza. Myślisz, że mógłbyś w stanie go naprawić? Tak, ale to byłby dla mnie zaszczyt. Nieczęsto ma się okazja obcować z tak doskonałym rzemiosłem. Ta klinga zajmie trochę czasu, ale gwarantuję ci, że będzie warto czekać. Moje najwspanialsze dzieło, jeśli mogę tak rzec. Szkoda tylko, że nie mogę przypisać sobie całej zasługi jego stworzenia. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie. Okej. To było troszkę doświadczenia. Zobaczmy może to ostrze. Niestety to jest estok. Więc niestety raczej nim nie będziemy się posługiwać, ale statystyki ma bardzo ładne. Obrażenia. Tak, pominięcie ROP 5 to jest chyba standardowa cecha stoku. Mistrzowska jakość, tempo ataku i celność sprzymierzenia dotykającego ten sam cel plus 10%. Bardzo ładny miecz, ale... ale niestety nie dla nas. Trzymaj go, Eder. Niech leży u ciebie. Jest zbyt ładny, żeby go chować do schowka. Dobra. Stąd się wynosimy. I... idziemy bezpośrednio do bliźniaczych wiązów. Dobra. Fajnie widać, że Zatoka Buntu się odbudowała, powiedzmy, w ostatniej rundce wściekłych ziemniaków, które chodziły i plądrowały wszystko, ale... no tak, ale domyślam się, że twórcom nie chciałoby się zrobić zrujnowanego miasta. Nie chciałoby się, raczej nie mieliby na to funduszy. Okej, dobra. Jest całe jelenioboże. Dobra, udajmy się do Staropieśni. Okej, okay. To jest chyba przejść... tak, tutaj jest przepłynięcie na Wyspę Pochówków. Tam musimy się udać. Tak. Do sądu pokutników. Dobra. Nasza drużyna dziarsko drepcze. Ku przeznaczeniu i tak dalej. Dobra, Dorychwal, z tobą chyba chcemy porozmawiać. Przewieź mnie. Dobrze, uważaj, żeby nie stracić równowagi, te wody są nieprzewidywalne. No i jesteśmy. Okay. I remember when I was a girl, and the missionaries came and told us about the gods. They said we could see them in the stars. Mm-hmm. I remember when I heard that,
I snuck out at night and climbed the watchtower in the old fort because I wanted to see them better. That fort burned down a few years ago when we cast the missionaries out. It was the missionaries who set fire to it. They didn't want us to be able to use it. Shame. There was history in that fort. Był już stary i nie nadawał się do użytku. Stwarzał złudzenie poczucia bezpieczeństwa. Tak było. Wszyscy tak uważaliśmy. Gdy zobaczyłam, jak płonie, zaczęłam się zastanawiać. Kiedyś nazywałaś to miejsce domem. Czy martwisz się o jego los? Martwię się o ciebie. Powinieneś raczej martwić się o siebie. Połowa strażników nadal planuje po nocach zamach na ciebie. I miscalculated many things since this began. I'm relieved you weren't one of them. It's a good thing we didn't hang you. Bardzo miło z jej strony. I always knew this path would have consequences, but I never wanted to see Kratum suffer on my behalf. I don't think I can stay here any longer. I am told the Inquisition is gathering an army, that they have sent messengers to bargain with rulers from distant lands. Kratum is not built to withstand a siege. I co zamierzasz zrobić w takim razie? If war is coming, I should be doing what Theos is doing. I will need allies. Allies and a stronghold that can resist an invading army. Czujesz, że słowa, które od dawna czekały na wypowiedzenie, przechodzą ci do gardła, zupełnie jak trująca czarna żółć. Czy myślałaś już o Osionus? Osionus. They have held off many would-be invaders, and their king has no love of the Inquisition's faith. I wonder, would he listen? A nie. Biedna kobieta. Ciekawe co... Co Taos miał do niej. Że tak bardzo chciał go zabić. Nie kojarzę kompletnie tego wątku. O, Pywgry. Patrzcie. I men Pywgra. Dobra. No to otworzyć ogień. A ty? Dobra, wszyscy mają. Wszyscy mają swoje właściwe bronie. Okej. Tak, one już zaczynają rzucać swoje brzydkie rzeczy. Okej, my zaczniemy swoje własne brzydkie rzeczy, czy rzucać. Mentalna zaraza. Co to było? Zintegracja. Czy one mają dobre... Nie, nie mają dobrego hartu. Więc bardzo duża szansa, że dezintegracja zabije ją od razu. Ciach. O, jak się to opartowała do nas. Bardzo niemiło z tej strony. Okej. Okay. Dezintegracja, proszę. Okej, okay, dobra, nie zabiło jej, ale... Ale mocno pokiereszowało. Dobra. Okej. Okay. To już również padły. Okej. Okay. Nic ciekawego nie mają. Co tutaj mamy? Wchodzisz do środka i trafiasz do podziemnego tunelu. Kręte schody wiją się w górę i prowadzą do mrocznego przejścia. Przez zawalony stop powyżej docierają promienie światła. Dalszą drogę blokuje rozległe rumowisko. Odgarnij gruz. Kamienie są ciężkie i starają się wzajemnie klimować. Własnoręcznie odgarnij kamienie. Pchasz, czerpiesz, lecz gruzowisko nie drgnie. A Eder? Eder chwyta wielki głaz i zaczyna nim się mocować. Pomiędzy kamieni sypie się pył. Eder daje radę obruszyć głaz, który turla się na bok z głuchym stukotem. Ślad za głazem odrywają się kolejne odłamki. Potężne rumowisko trzeszczy i dudni, gotowe runąć na ciebie, ważąc tysiące funtów gradem kamieni. Gdy gruz zaczyna się obsuwać, rzucasz się do przodu, szybko zawężając się przez przesieć. Jednak Gili zostaje z tyle i znika pod spadającymi kamieniami. Ona zawsze coś...
zepsuje. Po chwili Gili zanurza się z obłoku pyłu, garbiąc się i trzymając za pogruchotane żebra. W oddali majaczy światło wpadające do tunelu, który z każdym kolejnym krokiem staje się coraz jaśniejsze. Wkrótce docierasz do końca przejścia i stajesz wysoko w ścianie klifów Wyspy Pochówków. Okej, czy ja chciałem tutaj przejść? W sumie nie wiem. Ale tak już jakoś wyszło. Okej. Przyrost wiedzy, percepcja plus 1. To już chyba mamy taki jeden. Gdzieś tutaj miałem. Tak. No, okej. Okej, upiory nas atakują. Uj, to całkiem sporo upiorów. Dobra. Podejdź tutaj. Tak, ona ma zgruchotane żebra. Kondycja minus 4. Uła. Okej. Podejdźcie tutaj bliżej. One zaraz będą się teleportować do nas. Okej. Czy możemy jakieś ładne AOE zarzucić? Żeby chyba krzyk zrobić. Okej. Tutaj AOE. Dobra. Też strzelaj do kogoś. Też sobie możesz ich nawet wydźgać. Okej, tutaj jeszcze zarzućmy. Ołe. Okej, ale odrzucił. Ty. Rzucić to na zjawę. Okej, ty możesz mu przywalić z grimoire'u. Puf. Nie zadziałało trochę, ale... Możesz jeszcze tego użyć. Ty pomóż Alotowi. Ty też. Okej. Okej, czy masz tutaj coś... Nie, tylko masz przed odpoczynkiem, to nie będę takich rzeczy zużywać. Okej, też pomóż Alotowi. Może ich oszołomić wszystkich. Okej. Dobra, tylko jeden został. Okej. Dobra, pozbierajmy krab. Czy mogę się wrócić? Bla, bla, bla. Mogę. To wiecie co, najpierw zobaczmy co tutaj mamy. Dużo dusz, które nie wiem w sumie co robią, aż idą w kierunku moim, tak jakbym je pochłaniał. Tutaj mamy ciało. Nie wiedziałem, że ludzi grzebią z taką ilością gotówki przy sobie. Bardzo nieekonomiczne. Okej, dobra. Stawmy się tutaj. Zapewne będzie ich więcej. Okej. Przeładujcie. Tak. Dobrze się domyśliłem. Okej, wszyscy ognia. To też daje ognia. Nie zdążyłaś. Okej. Tutaj po... Co my tu mamy? O, po prostu parę duszyczek, ciekawe. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dużo miedzi. Okej, co tutaj mamy? Grota Ech. Czy to jest coś specjalnego? Nie widzę.
pozbierajmy, co leży. Jeszcze tutaj zwiedźmy. Dziki druid. Co to panie robisz? Za tym, że giniesz. Ciekawe, czy on zdziczał duchów, czy po prostu? Dobra. Ten zajmie się nią, cała reszta zajmie się tym upiorem. Okej. Okay. Aha. Okej, dobra. Ty zamień się na łuk. Tak, trafili Alota. Tak, irytujące trochę są te cienie. Dobra, przywal mu grimoirem. Okej, fajnie. Dobra. Więcej krapu. Dobra, kolejne zwłoki. Znowu będą miały złoto? Nie, tym razem mają miecz. Znakomita jakość. Tempo ataku plus 20%. Okej, chyba mamy jakiś lepszy miecz. Na... dla niezłomnego, co? Znakomitą jakość, pominięcie Ero 3. Okej. Porównajmy sobie. Tak, tempo ataku plus 20, pominięcie Ero 3. Co wolę? Tempo ataku brzmi fajniej. Więc myślę, że sobie użyję. Ale to odłożę gdzieś na bok. Okej. I to chyba tyle. Jeszcze tutaj zajdźmy. Okej, czekajcie. Tutaj jeszcze zajdźmy. Głębiej. Może coś znajdziemy ciekawego. Wygląda na to, że nie. O, tutaj jest jeszcze przejście. Ale nie wiemy. Coś tutaj możemy jeszcze? Przejdźmy się jeszcze tutaj, może odkryjemy troszkę mapy. No, nic ważnego. Jest to jakieś zejście, ale nie wiem, czy ono będzie się odkrywać tak jak w Zatoce Buntu. Domyślam się, że nie. Okej, stawcie się ładnie. Co te dusze kombinują? Okej. Weźcie się za nią. Się teleportuje. Okej. Więcej zjaw. Wagienny czatownik. Okej, weźcie się za zjawę, ona zaraz tutaj przyjdzie i tak pewnie. Okej. Możesz teraz ładnie krzyknąć na nich. Okej, dobra, rzucili się na lotę jak zwykle. Okej, może użyj tą magiczną osłonę. Reszta zaraz ci pomoże. Okej, to wszystko są duchy, więc nie mogę ich odpędzić. Okej, co się stało z tobą? Zamęt. I oszołomiony. Okej. Dobra, może ty ten krzyk rzuć tutaj gdzieś bliżej. Dobra, ty możesz przywalić mu grimoirem. Ty możesz tutaj rzucić swoje zaklęcie. Ciach, ładnie. Okej, dobra, Alot się zamęcił.
Okej. Dobra, zajmij się najpierw ognikiem. Ty złapij jego, chociaż nie wiem, czy ci się to uda. Okej. Ty może chwyć za miecz i zacznij im pomagać. Okej. Możesz zdjąć jego. Świetnie. Okej, dobra, i więcej mu uderzeń maga. Okej, ładnie. Możesz się odsunąć i strzelać dalej do nich. Okej. Jeszcze ten został ognik i to wszystko. Chyba najpoważniejsze póki co starcie tutaj. Dobra. Co my tu mamy? Szyja, moc plus 3. Ciekawe. Komuś moglibyśmy to może dać nawet. Ty masz percepcja plus 3, ty masz to plus 3. I ty masz mocy plus 2, tak? To chyba nie. W takim razie chyba nie będziemy tego używać. Moc plus 3. Mamy inne, bardziej obronne rzeczy na szyi nosimy. Okej, co my tu mamy? Znakomity topór bojowy. Butelka barwy wojennej. Dobra. To również może się przydać. Duża mikstura wytrzymałości. Zużyliśmy wszystkie podczas walki ze smokiem. Okej, coś tutaj. Jakieś kwiatki, które pominąłem. Okej, wygląda na to, że to była po prostu droga na skróty. Więc mogliśmy po prostu przejść naokoło. I nie kończyć z połamanymi żebrami. Okej, wow. Tejsze zwyczajnie naprawdę bogaci obdarowują tak, truposzów. Okej, wygląda na to, że tutaj się jakieś pogromy kiedyś działo. Dużo ludzi było przywiązanych chyba wbrew swojej woli. Coś tutaj mamy. Parę roślinek i tyle. I wchodzimy na górę. Tutaj są jeszcze jakieś dusze się pojawiły w międzyczasie. Co to jest? Wielka kamienna istota jest zimna w dotyku i porośnięta grzybem. Rogi wydają się być wystarczająco ostre, by piłować drewno. Ta. Ciekawe, co to jest. Another turn, Inquisitor. Taos daje sygnał jakiemuś niewidocznemu słudze stojącemu przy dużej korbie. Ta biedna Jowara. Domyślaliśmy się, że to się tak skończy. I ask again. Jowara ex Encios. Do you confess to these heresies of which you stand accused? Czeka na odpowiedź, ale Jowara tylko patrzy prosto przed siebie z kamienną twarzą. Jedyny słyszalny dźwięk wydaje się wydają jej skrzypiące więzy. Do you confess to apostasy? I confess to renouncing a mistake. Otwiera usta, by coś powiedzieć. Cienkie pasemka siny przebiegają od jednej warki do drugiej, wyglądając jak pajęcze nici. Do you confess to conspiracy against the one true faith? I confess to opening minds. Do you confess to false prophecy? I confess to following a false prophet. Indeed.
Where might we find this heretic? He wears the robes of a grand inquisitor. Ooh. Mocno. You have no followers here, heretic. Your lies hold no sway in the court of the penitents. Only my truth, then. Another turn. Ojej. No! Wait! I'm ready. Na co? You are ready to give a confession? I'm ready to hear one from you. Ojojoj, to nie zakończy się dobrze. Ta spocząca głowa wskazuje na Inkwizytora. W twoim myśle echem odbija się chrobot zardzewiałych przykłani, kiedy wizja zaczyna zanikać. Okej. Okay. Eder. Dobra. Wygląda na to, że Taos swojego czasu przywodniczył jakiejś bardzo niemiłej religii. Kiedy coś się w Waromi wydarzyło? Okej, tylko Danina. Okej. No to przodem. W cieniu posągu Wojdiki widnieje ogromna otchłań. Żaden promień światła z powierzchni nie sięga do samego jej dna, ale mimo to zauważasz migoczące ogniki upiornego blasku w czeluści. Owiewa cię podmuch wiatru z otchłani. Nie jest zimny, ale sprawia, że na ramionach pojawia się gęsia skórka. Wiatr niesie za sobą niski, syczący szept. Kiedy spoglądasz w dół, dusze zbierają się wokół ciebie. Otaczają cię chmurką esencji, która przepływa wokół twojego ciała, podczas gdy ty zastanawiasz się, jaki powinien być twój kolejny ruch. Okej, wiecie co? W następnym odcinku skakujemy na dół i zobaczymy, co nas tam na dole czeka. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!